Żeby życie miało smaczek, raz piweczko, raz yerba mate na przykład, no, polecam bardzo serdecznie. A to jest Castle Flipper, czyli średniowieczny majster, remontuje, sprząta, dekoruje, urządza, pomaga, zarabia cudzym kosztem przede wszystkim i nasza piękna stodoła. Miał być dom, wyszła stodoła, nie ma co się czepiać, nie ma co się denerwować. Najważniejsze, że jest dach, że jak deszcz pada w średniowieczu, to było bardzo ważne, że jak deszcz pada, to żeby na głowę deszcz nie padał, jak człowiek próbuje, nie wiem, na kiblu siedzieć albo w sypialni tutaj trochę czasu spędzić. Ej, w ogóle jak tak patrzę, to... Ej, kurka, te drzwi to takie... Ja bym obrócił te drzwi generalnie, nie? Boże, jak skrzypią irytująco, co jest grane? Dawaj mnie, ten, mota mnie dawaj. Szybko. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Ty, może takie wrot... What? A, to są łokiennice! O, dawaj łokiennice, piękne łokiennice na łokna. Te drzwi są spoko, bo one z obu stron są takie same. To do kibla będziemy mieli takie obleśne drzwi, bo każdy prawdziwy Polak do łazienki ma najgorsze drzwi w domu. Każdy to wie, więc tak będziemy mieli. Bardzo mi się to podoba. W poprzednim odcinku naprawiliśmy statek, naprawiliśmy kilka chałup, wybudowaliśmy swoją stodołę. A do tego sąsiad, prywaciarz jeden, wybudował sobie kurde chałupę taką ładną, żeby nas denerwować obok zaraz. Jeszcze powiedział, że to warsztat, z którego możemy korzystać. Kurde, normalnie kanalia, jedna menda, już ja mu pokażę. A w dzisiejszym odcinku to trzeba sobie zobaczyć, co my mamy tutaj na tablicy wyników, żeby zobaczyć, bo pierwszy odcinek nawet nieźle się przyjął. Nawet nieźle, może być. Wiem, że stać was na więcej, ale co ja was będę tam motywował? Co ja waszym rodzicem jestem, żeby was motywować do tego, żeby łapkę w górę zostawić i zasubskrybować kanał? No chyba nie, nie wydaje mi się. Co my tu mamy na tej tablicy? Patrzymy. Dobra nauczka. Potrzebuje kogoś, to da nauczkę mojemu sąsiadowi. O! Mój sąsiad jest na tyle bogaty, że stać go na własny powóz, narzędzia, wszystko. Mimo to ciągle pożycza moje rzeczy. Wszystko, co oddaje, jest zupełnie zepsute. I o ile w ogóle coś mi oddaje. Myślę, że każdy z nas zna takiego. Natomiast ja potrzebuję kogoś, kto dałby temu draniowi nauczkę. Jedyne, co chcę, żebyś zrobił, to połamał niektóre z jego rzeczy. O, dobra, biorę, przyjmuję tą robotę. A tutaj? Zbuduj nowy dom. Pomóż nam zbudować mały domek poza miastem. Oczywiście otrzymasz potrzebne surowce i odpowiednią zapłatę za twój wysiłek. No pewnie. Dobra, dawaj, dobra nauczka. Sąsiadowi rozpierdziel zrobimy. Już młot po prostu, już tap wciskam. Ty, ale rzeczywiście sąsiad... Kurwica! Jak mur tego sąsiada więcej wart od mojej chałupy. I to jedna cegła w murze. Co mam rozwalać? Dawaj. Co mam? 120... Myk, kurwa! Myk! 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 Rampage! Wszystko rozwalamy w pizdu! Kurwa, i ten dźwięk taki... Kurde, jaki ładny obraz, ty. Myk! Ale kurde, jaka hacjenda, nie? No, widać, że się powodzi. Takiemu, jak rozwalisz, to nawet nie zbiednieje, to można. Pyk, 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 pyk. Kurwa, jakieś garki. Pyk. I bochen chleba w pizdu rozbijam. W okruszki, można powiedzieć. Ja już się zmyczyłem, a dopiero połowa rozwalona. Boże jedyny, idę o tej wieży tutaj zrobić rozpiździaj. Ty, nie da się wejść do wieży. Ale dziadostwo. No dobra, no to chyba danie główne. Chałupa sąsiada. Ale nie, no naprawdę, kurde, robi wrażenie taki dom, nie? Nie wiem, czy to jest takie stricte polskie budownictwo, czy jak to wygląda, ale chciałem mieć taki dom. W dzisiejszych czasach to zrobienie takiego murku wokół swojej posiadłości by kosztowało jak 5 średniej jakości chałup w Polsce. No. O, tutaj jaki kurek, ładny wyro, ale bez materaca, widzę, że aż tak się nie powodzi sąsiadowi. Szkoda, jakby ktoś rozpierdzielił to wyro! O, jakie piękne książki! Nie ma czytania! Nie ma przebierania się! Tu, kurwa, łazienkę też, wannę tą biorę, sracz rozwalam, wszystko, firanki też! O, dzień dobry, witam! Dobrze, jest i złoto! Jeszcze dwie rzeczy, no nie, teraz tych dwóch rzeczy będę szukał przez całą wieczność. O, tu, miotła! O, cyk! Misja zakończona. Sąsiad niezadowolony. Bardzo dobrze, wracam do domu. What? Pana, co to jest? Co ja mam, puzzle układać? Po co ja to robię? Co to jest? Jaki jest sens tego? Kurwa, jak ja dawno puzzli nie układałem, co jest grane? I co, i są? Czy nie? Coś się nie zgadza. Coś się nie zgadza, prawda? Bo by zaliczyło chyba, czy o co chodzi? No nie, nie zaliczyło!
A idź pan, puzzle, kurwa, sruzle. Nie mam czasu na takie pierdoły. Puzzle będę układać, kurde. A tutaj remonty robię, a nie puzzle będę układał. Dawaj mi kolejne zadanie, bo ci kopa zajebę. Zostań możnowładcą. Ty, ale a propos, czy ja mogę tutaj, bo ja mam trochę, widzę, trochę mam kamienia. Wyśmienity kamień. O kurwica. No i od razu kolorytu to nabiera, jak kamień z drewnem pracuje. Tylko, że drzwi tak, drzwi za ciemne są teraz. Inne drzwi by trzeba dać. Ale jakbyśmy to teraz tak tylko tu zamurowali, że byłby wysoki sufit, ale nie byłoby takich wcięć, bo te wcięcia brzydko wyglądają. Tak patrzę, z jednej, z drugiej strony. Pa, cyk, pa na to. Bo to coś nie działa tutaj. O nie, zepsułem sobie dach! Może wyjdę na zewnątrz. To wtedy zadziała, na pewno zadziała. O nie, najgorzej. Czemu nie mogę tego? No nie! A zwykły dach mogę z powrotem? No nie! No i będzie dziura w suficie. No nie! No w ogóle dach nie działa! Dlaczego? Jasny chuj, no nie wierzę po prostu, zepsułem sobie dach. No i po co żeś grzebał? Po co żeś grzebał? Średnio wiecie, jak już dach został postawiony, to trzeba tego dachu się trzymać, bo już jest po robocie. To już jest po robocie, ta. Ale sprawdzę moją teorię, czy to te kamienne mury tutaj zrobiły taką różnicę. To trzeba przetestować, to są bardzo ważne tutaj architektoniczne rzeczy, których nikt tak naprawdę nie przewidział. Cyk. I dobra, nie, jednak jest po prostu zbugowane i... Chujowe gra, widzowie, no! Nie da się dachu zbudować. Czat spam, znaczy w komentarzach. Chujowa gra, nie da się dachu zbudować. No i kurde, picobello, no już trochę lepiej. Kamienna stodoła w średniowieczu? Nie sądzę. Domy się budowało, kurde, w średniowieczu. Zbuduj nowy dom. Tak się składa, że mam całkiem niezłe doświadczenie teraz, więc przyjmuję to zadanie jak najbardziej. O kurwa, ale syf. Ja dupia. Zbudujemy naszej babci domek cały, domek cały. I kalosze, i bambosze, i sandały. Jeszcze dziś. Fundamenty 14. Drzwi, zbuduj dom. Ta, łatwo. Starym drewnem tu fundament, pierdyniemy. Brak materiałów? What? Dobra, zużyłem, kurde, ten, chyba kamień niepotrzebny. Do starego drewna jest potrzebny kamień? Ale dziadostwo, kto to wymyślił? Panie, kto tu bez poziomicy pracował? Co jest, kurde? Jasny chuj, jak krzywo ściana. Dawaj mnie to ten. Brakuje mi tu jakichś takich, nie wiem. O, takich jakichś rzeczy. Co to jest? Balkony jakieś. O lol! To jest fajne. Takie wejście jak do wiejskiej chałupy, zajebiste. A to co to? Nie wiem co robię, ale to robię. O, kominek, zoba. Dawaj tu kominek taki postawimy. Brak podpory. A, dziadostwo. Nie wiem do czego to są te takie wokół domu, ale to trudno. Postawiłem, to będą, no panie, no pan nie zadaje pytań, no, chciał pan dom, to pan ma dom i tyle. Nie no, ładna stodoła, elegancka taka. No nie mam kamienia, co prawda, żeby jeszcze coś zmienić, ale... Kurde, on tutaj chce, żebym jeszcze kilka rzeczy zrobił. Do czego to może być? Czy ja mogę na przykład, nie wiem... Ściany na tym stawiać? Nie, nie mogę. Pa, takie coś zrobimy. Takie coś zrobimy? Nie wiem po co? Zmień stare drewno. Cyk, cyk. I co? Kurde, jeszcze trzy rzeczy. To się nazywa ograniczenie przestrzeni życiowej w chałupie. Stary zabieg, który w średniowieczu był stosowany, żeby było ten, tak się chałupa wydawała mniejsza w środku niż była naprawdę. Dokładnie tak było. Tak oszukam system, żeby tutaj... Żeby sąsiad ten myślał, że robota zrobiona tutaj, kurde, pomiędzy sufitem a tym, a ścianami napchane jeszcze materiałów, żeby było, że zużyte wszystko. Kurde, nadal? No halo, jak zmień wygląd domu? Mi tu nabija cały czas, o co tu chodzi? Mam dom zbudowany, proszę się ode mnie odczepić. Tu jeszcze buduję, mam to... I mam to w dupie, wychodek robię tu. Tu będzie wychodek, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Proszę bardzo. O, może być? No kurde, no wymyślili sobie. Rośnie mi cały czas licznik. Kto to wymyślił za zadanie? Ta! I ja skończyłem wychodka, wziąłem pieniądze i wracam do siebie. Dziękuję bardzo, dobranoc. Kurde, bele, wymyślili, cholera. Zostań można władcą. Witaj. Chciałbym prosić cię o pewną przysługę. Moje włości ciągle się rozrastają i przybyło do nich coraz więcej chłopów. A, dobra. A z dom jeszcze, ta? Aby wynająć dom, postaw tabliczkę ze swojego ekwipunku przy drzwiach, a następnie wybierz z nowego właściciela budynku. Pamiętaj, że każdy klient ma inne wymagania dotyczące wielkości i ceny domu. Bogumiła Hernik, Zdawuj Kowalik, Chodysław Kulisz. Ej, to dlatego się chyba najbardziej opłaca, co? Dobra, dawaj tego Zdawoja. Czy ten dom jest gotowy do wynajęcia? Zaraz będzie. Nie wiem, czy nam tutaj starczy materiałów, powiem szczerze, bo trochę tutaj się rzuciłem na ten projekt. No ale trudno się mówi. Trudno się mówi. Mówię wam, jak wuja dobrodzi wybuduje, to nie ma chuja we wsi. Taka chałupa, że o, palce lizać po prostu. No i stan surowy zaraz będzie. Zaraz zostało nam tylko 30 drewna, ale... Ty, a jakby zrobić takie wiejskie sioło, że będzie tylko i wyłącznie taka otwarta przestrzeń, wchodzisz i wszystko w jednym tym? Elegancka stodoła, powiem wam. Autentycznie jak stodoła wygląda. Co jest grane?
Czemu, jak oni budują takie fajne te? Zobacz, kurde, wszystkie budynki takie ładne, a ja takie z gówno buduję, no. Co to jest? Nawet to jest ładniej zrobione niż ten. Jakoś to tak lepiej wygląda. U mnie takie, kurde, oczekiwanie rzeczywistość, kiedy zabierasz się za budowanie w Minecrafcie. Najgorzej. Dobra, robimy takie ten, że tak powiem, nowoczesny tutaj build, który polega na tym, że proszę ja ciebie, wszystko jest w jednym miejscu, więc najpierw będzie ta łóżko. Tutaj wchodzisz i od razu jest łóżko, prawda? Wchodzisz, też potrzebujesz szafy, nie ma problemu. Masz nawet dwie szafy, żeby było symetrycznie, prawda? Następnie, jak postawisz szafy, to jeszcze kredens. Kredens koniecznie musi być. To kredens najlepiej jakby tutaj zasłaniał łóżko, żeby nie było widać łóżka. Pięknie, tutaj kurde, zamurowany jesteś, rozumiesz? Kuchnię to damy, jakiś taki stół. Niech będzie taki okrągły stół tutaj. I krzesła, koniecznie jakieś taboreciki. Ty, ten taboret taki dla giganta, wielki, od tego stołu. Może taki, o, te taboreciki są spoko. Łazienka, ach tak, koniecznie wanna taka deluxe. Prawda, tutaj w rogu. A gdzie są te toalety? Nie ma toalety? Ale bieda. Dobra, to trudno, będziesz siekał do tego. Idealnie. Koniecznie na samym środku, żeby feng shui było zachowane, to dwa drzewka takie, prawda? Rosnące. Wraz z bukietem kwiatów. Proszę bardzo. O, idealnie, tak. Ło, kurwa. Wręcz można by powiedzieć, że kobieca ręka tutaj urządzała to. O, piękne, tak, tak. Jeszcze jak, byczku. Naciśnij, aby wynaleźć, o, temu. Zdawuj kowalik, bo najwięcej płaci. Tak, on najwięcej płaci? Ty, nie, zapłata 110, zobacz. A, bo szafki nie ma. A jakby mu dać jeszcze jedną szafkę, to będzie zadowolony? Gościu, zobacz, jaką masz tu, jaki kredens dojebany ci postawię. Pa, i co, i teraz będzie bardziej zadowolony? O, 165, zobacz, dawaj, zdrawojowi kowalikowi. Wynajęte, proszę bardzo, misja zakończona. Ile dostaliśmy tutaj pieniędzy, poka. O kurde, ty, jakiś ham przyszedł, jakiś to nam postawił tabliczkę. Więcej zasobów. Możesz teraz odwiedzić chatkę drwala i kamieniołom, aby zdobyć surowce. Odwiedzaj je od czasu do czasu, jeśli potrzebujesz więcej materiałów do budowy. Powiększ swoją posiadłość. O! Powiększ swoją posiadłość. Dzięki tej tabliczce możesz wykupić teren i pożyczyć swoją posiadłość. Z czasem będziesz miał dostępne coraz większe tereny, aby stworzyć prawdziwe królestwo. Ty, no można, za 3 kopcie możemy sobie powiększyć. Ta, zoba. Wow! No i jest miejsce teraz. I z tyłu jakie miejsce. No i teraz to można chałupę budować, a nie jakąś stodołę paskudną. Rewelacja! Tylko, że już nie mam hajsu znowu, cholera. Kurde, no i znowu do roboty zadania robić. Najgorzej, widzowie, no tu jakieś 8 koła mi jest potrzebne, żeby jakąś chatę odblokować. Tu jakieś puzzle muszę ułożyć. Boże święty, jakie ciężkie było życie w średniowieczu, naprawdę. Jakie mam tu jeszcze misje? Może wreszcie jakiś zamek do zrobienia? Lochy. Drogi panie, potrzebujemy pomocy przy remoncie lochów. O, seks lochy brzmi jak robota dla mnie. Nie stracę, seks lochy to ja muszę odwiedzić. O kurde, ale ciemnica. Co jest grane? Skyrim? W Castle Flipper? Nie wiadomo. Sprzątamy. Tu jakieś łańcuchy. Znajdź klucz, twój stary tam kurde w lochu zamknięty. Ty, tu chłop rzeczywiście pijany leży. Halo, proszę pana. Budzimy się. A, krzesło tutaj z hydromasażem trzeba naprawić. No dobra. A, taboret. Dobra. Bijemy w taboret? Zostaw tutaj taboret. Nie mam czasu, no, żeby ten rozstawiać. Ja tu jestem od sprzątania. Przychodzę robotę zrobić, a nie tam. O, chłop tu zamknięty w sarkofagu. Co ty tu? Żeby uniknąć jakiejkolwiek podejrzeń, postanowiłem zostać farmerem. Wyhodowałem grzyby i chodząc po pomieszczeniach noszę ze sobą rzeczy, tak jakbym pracował. Głupie meble nic nie podejrzewają. W międzyczasie planuję swoją ucieczkę i myślę, że w końcu mam idealny plan. Co? Dobra, to już bieda, kurde, nic nie ma chyba. A nie mogę tego przeczyścić? Nie, nie mogę. Podpal pochodnie. A, jeszcze, no tak, pochodnie miałem ten. Od razu jaśniej, a ja tutaj po ciemku biegam jak debil. W jakiejś takiej sporej ilości. O, misja zakończona. A cześć, zostań, bo tutaj gdzieś śmieci pominąłem. Może tego strażnika, nie? Ty, no niby jakieś dwa śmieci mnie gdzieś tu zostały, ale no nie ma. Kurde, niemożliwe po prostu. Wszystko przeszukałem, na suficie nic nie ma, na ścianach nic nie ma. No nic, trudno, wracam do domu. Trudno, no najważniejsze, że działka powiększona i kolejne roboty wykonane, no nie? Ale myślę, że no powoli będziemy sobie tutaj rozbudowywać 10 tysięcy, 20 tysięcy. O, takie coś, to już będziemy mieli wtedy jakby zamki odgrodzone, no to by było całkiem niezłe. A ty zostaw łapkę w górę, byku, bo to był kolejny odcinek serii Castle Flipper. Jak chcecie więcej, wiecie co robić. No, do następnego, trzymajcie się, wieśniaki. Pum!